Witam serdecznie, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie całego kompletnego boksa z Champions League. W środku jest gwarantowana karta limitowana. Tutaj macie ceny w poszczególnych krajach: Czechy, Polska, Rumunia, Rosja i Niemcy oraz Austria. 30 paczuszek w środku jest. Tak więc zaczynamy. Wieczko otworzone. I zaczynamy od początku. Będziemy tylko prezentować karty specjalne, bo za długo by to trwało. Ewentualnie loga jeszcze będę odkładał. I mamy pierwszą kartę specjalną. Jest to Insigne Speed King. I mamy kartę specjalną, Man of the Match, Alexis Sanchez. Kolejna saszetka. Midfield Duo też będziemy odkładać, bo szukamy oczywiście. To najrzadsze z Realu. Logo Borussii. I mamy Bernard Traoré z Lyonu. Speed King. Mamy Courtois z Realu. To też można jako kartę specjalną karty Realu odkładać, bo są to zwycięzcy poprzedniej Ligi Mistrzów. Demirbay. Już go trafiłem, jak grałem z Sepkiem pojedynek na zlocie. Man of the Match. Tutaj mamy forward duo z Manchesteru United, Sanchez, Lukaku. Naby Keita, Passmaster. No i tutaj mamy dwie karty specjalne. Kamil Glik, Man of the Match z Monaco. I druga karta jest to Klub 100. Mohamed Salah z Liverpoolu. Czyli pierwsza karta Klub 100. Logo Napoli. De Bruyne, Passmaster. Midfield Duo, Saul i Koke.
I z Realu mamy Sergio Ramosa. Karty są różnie poprzewracane. Glik przed chwilką był. I tym razem Goal Machine Edison Cavani. Logo Manchesteru City. Mega Signing Fred z Manchesteru United. Czyli jak na razie mamy trzy karty loga. Cztery, bo jeszcze tutaj Galatasaray. Może to poukładamy troszeczkę przejrzyściej. O, tutaj mamy podwójnych zawodników. Tutaj mamy z Realu. Klub 100 na górę. No i lecimy dalej. Midfield duo z Schalke. I Goal Machine Santimina. Kolejny zawodnik Realu, Gareth Bale. Czyli mamy już trzech w sumie. Jak na razie limitki nie widać. Logo Atletico. Leroy Sané Speed King. Tutaj mamy Speed Kingów. A tutaj mamy pas masterów. I kto tym razem? Tym razem znowu trafiam Courtois, ale nie jest to ta sama karta, tylko to jest Mega Signing. Popatrzcie, bardzo podobne karty, ale jednak kolorystyką się różnią i statystykami. Czyli tutaj był Mega Signing. Logo Walencji. No i tym razem dwie specjalne. Konoplianka Speed King i Klub 100 Sergio Ramos. Pięknie. Druga karta Klub 100 wpadła. I Speed King. No już chyba za połową jesteśmy. Szczęsny był. No i teraz mamy Vasquez Lucas z Realu. I patrzcie, takiej karty jeszcze nie miałem. Hat-trick Hero. Kurzawa z Paris Saint-Germain. Czyli to jest nowy insert, którego do tej pory nie trafiłem jeszcze.
Midfield duo z Tottenhamu, Eriksen i Ali. I pasmaster Fernando z Galatasaray. A pasmastery są tutaj. No i tym razem wpada Mario Götze, man of the match z Borussii. Logo Bayernu. I kto tym razem? Passmaster Tielemans z Monako. Midfield duo z Brugi. I Dani Carvajal z Realu. Coraz mniej saszetek, a limitki jak na razie nie widać. Jest logo Realu. A karta specjalna to Goal Machine Wesley z Brugi. Logo Lyonu. No i mamy teraz dwie karty specjalne. Jedna to Goal Machine Mertens z Napoli i Man of the Match Griezmann. Speed King CDB. Defensive duo z Borussii Akanji Diallo. I mamy dwie specjalne. Jedna to Defender Varane z Realu, a druga to Klub 100, Joshua Kimmich. Pięknie. To jest trzecia karta Klub 100 po Salahu i Ramosie. Czyli w 30 saszetkach mamy już 3 karty Klub 100. Ale to jeszcze nie koniec. Passmaster Weigl z Borussii. Logo Brugi. I man of the match Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain. Forward duo, Insigne Callejon, logo Porto i mam najrzadszą kartę, moi drodzy. Defensive duo z Realu, Carvajal i Marcelo. No piękny traf, udało się trafić najrzadszą kartę.
całej kolekcji jeszcze Wam raz ją zaprezentuję tutaj na saszetce. Tam, gdzie pisze jeden Real Madrid duo, jedna na 122 paczuszki. Pięknie. Czyli najrzadsza karta wpada. Teraz jeszcze brakuje nam limitka. Mamy jeszcze z Realu Isco. No i dwie saszetki nam zostały. Mamy Defensive Duo z Bayernu. I Diego Costa Goal Machine z Atletico oczywiście. Milner. I mamy kartę limitowaną również, ale najpierw Speed King, Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain, a kartą limitowaną jest Paul Pogba z Manchesteru United. Czyli jest, moi drodzy, pewniak, że limitka jest w każdym boksie. Tak więc, moi drodzy, cieszę się na trafienie najważniejszej, najrzadszej karty z całej kolekcji. Trzy karty Club 100 wpadły, to również mega traf. No i oczywiście limitka, już pomijając te pozostałe fajne karty specjalne. Całego boksa mamy otwartego. Mogliście zobaczyć, jak mniej więcej wpadają karty. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!